Dzisiaj mam ogromny zaszczyt przedstawić Państwu nowy skład rządu i zaznaczyć od razu, że ta zmiana ma charakter w mniejszym stopniu personalny, a w większym strukturalny. Nowa struktura rządu ma służyć lepszemu podejmowaniu decyzji, a zasadniczo uspójnienie pewnych działań w ramach różnych resortów, które będą powiększone w wielu obszarach, w wielu, w wielu miejscach ma właśnie służyć temu, żebyśmy znaleźli najlepszą, szybką odpowiedź na czasy, które charakteryzują się ogromnym, ogromnym wyzwaniem. Wyzwaniem, które niesie ze sobą pandemia, ale także proces wychodzenia z niej od strony gospodarczej. Ale te czasy to również wokół nas zmieniające się priorytety bardzo szybko i walka o obronę polskich wartości, walka o obronę europejskich wartości to rzecz, która dla nas ma ogromną, ogromną wagę. Dlatego przy połączeniu strukturalnym braliśmy pod uwagę również to, aby we właściwy sposób eksperci z różnych jednostek mogli jak najszybciej doprowadzać do końca swoje analizy, bo one stanowią podstawę tego, procesu podejmowania decyzji to po pierwsze, po drugie właśnie sam proces podejmowania decyzji i jego szybkość, która będzie lepsza na skutek zmniejszenia zakresu działania tej polskiej resortowej, tak to sobie nazywamy trochę żargonem, i po trzecie też zwiększenie efektywności, czyli zmniejszenie kosztów, zmniejszenie biurokracji, przyspieszenie procesów administracyjnych, zwiększenie efektywności. Takie przesłanki, przesłanki merytoryczne przyświecały nam przy podejmowaniu tych decyzji wypracowanych wspólnie w ramach całego obozu zjednoczonej prawicy pod kierunkiem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I jestem przekonany, że one przyczynią się do tego co zaplanowaliśmy w pierwszej kolejności, czyli do szybszego wyjścia z kryzysu, szybszego i lepszego poradzenia sobie z tym kryzysem niż nasi partnerzy w Europie południowej, um, nasi bezpośredni sąsiedzi czy w Europie zachodniej, bo to jest pewna miara, którą na pewno każdy będzie się posługiwał i nas w ten sposób rozliczał w najbliższych 12-24 miesiącach. Ale także budowa państwa dobrobytu, to co obiecaliśmy Polakom. Polska jako państwo dobrobytu to jest to sedno naszego programu, jednocześnie opierającego się o wartości, wartości polskie, wartości europejskie. I to mając na uwadze, chciałbym zaprezentować z tego miejsca kilku ministrów, nowych ministrów, którzy obejmą jednostki powiększone w większości przypadków. To idąc tutaj po kolei jest pan minister Grzegorz Puda. Ministerstwo Rolnictwa, Rolnictwa i Leśnictwa, pan minister Przemysław Czarnek, który będzie odpowiadał za połączone Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki, i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, pan minister Michał Cieślak i ministrowie znani państwu. I przede wszystkim też w tym miejscu chcę podkreślić obecność w rządzie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego w, jako wicepremier, który będzie z nami razem, będzie na pewno bardzo, bardzo dużym wzmocnieniem naszego rządu i dzięki temu, że pan premier Jarosław Kaczyński dołączy do rządu, z całą pewnością też cała zjednoczona prawica będzie jeszcze lepiej pracować na rzecz naszego programu. I także w rządzie pojawia się ponownie, można rzec, pan premier Jarosław Gowin, któremu podlegać będzie Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii. Chciałbym też z tego miejsca podziękować wszystkim ministrom, którzy odchodzą z rządu, każdemu z osobna i wszystkim razem. Niektórzy z nich znajdą ponownie swoją rolę w ramach zrekonstruowanego rządu, inni w nim się nie znajdą. Ale ich obecność była bardzo ważna dla osiągnięcia sukcesów przez Zjednoczoną Prawicę i bardzo ważna w, w kontekście nowych wyzwań, pod które fundament wraz z nimi również położyliśmy. Nie ma z nami dzisiaj również ministra, teki, który zostanie wyznaczony przez Solidarną Polskę zgodnie z naszymi ustaleniami w najbliższym czasie takie miejsce dla takiego ministra jest oczywiście w KPRMie zgodnie z naszymi ustaleniami. Szanowni Państwo to kończy czas, kiedy przygotowywaliśmy się na te najbliższe trzy lata od strony strukturalnych zmian od strony zmian kompetencyjnych. Ja jestem przekonany, że rząd nowo, właściwie rząd kontynuacji, rząd z nowymi osobami, ale rząd kontynuacji będzie w stanie jeszcze lepiej niż do tej pory sprostać wszystkim wyzwaniom, które nas czekają. Na arenie wewnętrznej przede wszystkim, ale oczywiście też na arenie europejskiej, na arenie globalnej. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Którzy, wszystkim ministrom, którzy do tej pory pracowali w rządzie, tym, którzy będą pracowali z nami dalej, nowym członkom Rady ministrom, Ministrów i cieszę się, że teraz ruszamy w nowym składzie z Panem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim do wyzwań, które na pewno są ogromne. I że ta stabilność, która myślę, że dzisiaj jest bardzo widoczna, gdzie już za nami są wszystkie Ustalenia wewnętrzne, tak zwane, jest dobrym prognostykiem na stabilne, sprawne, skuteczne, sprawcze rządy Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję bardzo.